Czy Europa ma szansę wzmocnić się, rozszerzyć i przetrwać cały ten proces? O tym porozmawiamy dzisiaj w układzie otwartym. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. I mecenasom. To dzięki Wam, ten program jest dostępny codziennie. Mogę go nagrywać pięć, a nawet sześć razy w tygodniu. Możecie słuchać oglądać tych rozmów o dowolnej porze dnia i nocy, a program jest całkowicie niezależny. Patroni serdeczne dzięki. Na koniec programu wymienię kilku z was i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego ongeo.pl geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. Firma DevTalents: budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Nowoferm dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ekwadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże, jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Profesor Marek Cichocki, kolegium sywitas. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje z Europą od lat kilku czy kilkunastu nawet? Jak się popatrzy na takie główne wskaźniki rozwoju, to widać bardzo wyraźnie, że gdzieś od kryzysu finansowego w Europie dzieje się coraz gorzej. Od kryzysu finansowego od 2008. Od... Tak. I to widać szczególnie, jeżeli zestawimy te wskaźniki z ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnim czasie. Ten rozdziew pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi się powiększa i w zakresie innowacji, technologii, inwestycji, PKB, w ogóle całego rozwoju. Widać, że od kryzysu finansowego Europa w dalszym ciągu się, Unia Europejska, może tak powiedzmy, Bardziej precyzyjnie nie pozbierała się. Oczywiście są wyjątki, na przykład Polska. Tak. My cały czas e rośniemy. Która sobie mimo wszystko radzi nie, nie najgorzej, pomimo właśnie i e kryzysu finansowego, i brexitu, i e pandemii, i pomimo teraz rządów wojny. platformy obywatelskiej i Prawa e Sprawiedliwości. To powiedziałeś ty. <grym> e e są pewne wyjątki, ale jeżeli spojrzymy na Unię Europejską jako całość, to Widać wyraźnie, że ona się, ona nie wyszła z kryzysu no. cały czas. No i jakie są tego powody? No to jest dobre pytanie, bo z drugiej strony mamy do czynienia w Unii Europejskiej z niebywałym aktywizmem instytucji, też niektórych państw członkowskich, szczególnie Niemiec w zakresie i Francji też w zakresie reformowania, zmieniania, budowania nowych struktur, nowych mechanizmów, nowych filozofii, poszukiwania nowych takich kół zamachowych rozwoju i okazuje się, że no to nie przynosi specyficzności specjalnie, no przynajmniej do tej pory, wyraźnych, pozytywnych skutków. Więc to jest dobre pytanie, dlaczego, dlaczego Unia Europejska, pomimo tego aktywizmu, cały czas kręci się w, w kółko, nie, nie, nie wychodzi z kryzysu. Czego jej brakuje? Czego jej brakuje? brakuje? A ja myślę, że odpowiedzi można, można, można wiele proponować. Ja się zastanawiam, że być może jest tak, że Unia Europejska opiera się być może na niewłaściwej czy błędnej filozofii, że jakby nie odpowiada na, na wymogi i wyzwania współczesnego świata, że pozostała w jakimś takim miejscu. To się kiedyś nazywało, nie wiem, takim pomysłem na koniec historii, na to, że Europa jest pępkiem świata, że cały świat się będzie do Europy dostosowywał i będzie traktował ją jako wzorzec i że myślę, że Unia Europejska i elity w Unii Europejskiej, też krajów członkowskich w dużym stopniu pozostają w tym miejscu. A tymczasem świat się zmienia bardzo dynamicznie. Pod tym względem Stany Zjednoczone są o wiele bardziej elastyczne, niezależnie od wewnętrznego konfliktu, które tam panuje, widać, że zarówno jedna, jak i druga administracja jednak próbują elastycznie odpowiadać na, na, na te wyzwania, i w tym sensie Stany Zjednoczone, w przeciwieństwie do Europy, zachowują zdolność do strategicznego myślenia i strategicznego działania. No tak, ale to pewnie trochę wynika z tego, że łatwiej jest zarządzać jednym organizmem niż 27 czy 8 no, organizmami, gdzie trzeba po, 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 poustalać właśnie każdą rzecz. No, plus... Nie da się podjąć decyzji. Jeden rząd federalny nie podejmuje Oczywiście. decyzji dotyczącej tam Oczywiście Stany Zjednoczone czegoś. są pa, pa, państwa. Tam wspólnego tak. rynku nie trzeba to... negocjować wspólnego rynku, bo on po prostu jest. No tak, ale to też nie jest przecież państwo unitarne. Tak. To też jest bardzo złożony organizm. Mi się wydaje, że raczej tutaj nie chodzi o strukturę, tylko o pewną zdolność politycznego, strategicznego myślenia i taką elastyczność w mhm. Odpowiedzi na, na, na wyzwania rzeczywistości w zestawieniu z tym przykładem, Unia Europejska wydaje mi się pozostawać bardzo dogmatyczna i skostniała. I dlatego moim zdaniem traci. Dobrze, ale spróbuję być adwokatem diabła. Z drugiej strony, kiedy popatrzymy na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, też od tego dwu, 2008 roku, to jednak ro, na dużych liczbach to wygląda dobrze, ale jak weźmiemy. Życie przeciętnego Amerykanina to nie wygląda już tak dobrze, bo rozwarstwienie w stosunku do 2008 roku bardzo wzrosło i ta klasa, ta grupa ludzi, którzy zarabiają kosmiczne pieniądze, jeszcze bardziej kosmiczne niż, niż kilkanaście lat temu, jest bardzo niewielka. Tak? A ci duże części Stanów mają się bardzo kiepsko i nawet te słynne Stany, które były takim marzeniem, prawda? Kalifornia to jest już dzisiaj coraz trudniejsze miejsce do życia, w którym, jak miałem jakieś kontakty z ludźmi, którzy tam mieszkają, albo stamtąd wyjeżdżali, albo tam podróżują. Z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony nieprawdopodobne, nieprawdopodobnie wysokie koszty życia. Pomimo tego, że ludzie zrobią dobrze, to co z tego? Jak muszą za wszystko płacić kosmiczne pieniądze. I tak naprawdę beneficjentami tego jest tylko ta bardzo wąska grupa. Więc to też. Um, Unia Europejska z tym swoim takim socjalnym, socjalno-regulacyjnym odchyłem. Powoduje, że ale tu tutaj nie ma się, ale się, ale tutaj jest się mniej takich problemów. Tylko tutaj się nie pokłócimy w ogóle, dlatego że jakby, jakby to nie jest tak, że, 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 że ta różnica czy ten rozdziew między Europą i Stanami dzisiaj polega na tym, że Amerykanom się żyje lepiej, a Europejczykom się żyje gorzej. Te problemy występują tu i, tu i tam. W tym sensie, jakby. Kryzys oczywiście w dalszym ciągu dotyka społeczeństwo y, a, a, amerykańskie, chociaż... Te dane, które ostatnio zwłaszcza były dyskutowane na temat y, y, rozziewu między biednymi i bogatymi w Europie i w ogóle poszerzaniem się sfery biedy w Europie, szczególnie Europie y, po południowej, są bardzo niepokojące. One burzą pewien mit także o Europie jako takim miejscu, y, no, gdzie właśnie wszyscy mają wyższy standard życia, mogą korzystać z większej liczby y, możliwości. To tak już nie jest. Te dysproporcje się powiększają. Y, wewnątrz Społeczeństw także pomiędzy regionami y, y, Europy. Ja mówiłem natomiast o czymś zupełnie innym. Mówiłem o, o zdolności do strategicznej elastyczności, do szukania odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia. I widzę taką zdolność w Stanach Zjednoczonych, y, pomimo trwającego tam bardzo gorącego sporu politycznego, który, niektóry, który niektórzy. Porównują nawet z wojną domową, czy wręcz prawie jeszcze już wojną domową. Z Europą, Unią Europejską, która tych zdolności nie wykazuje. I moim zdaniem ona stoi w miejscu, pomimo tego pozoru niebywałej aktywności, gromadzenia nowych kompetencji i nowej władzy, ona stoi, moim zdaniem, cały czas w miejscu, a z punktu widzenia zmian globalnych się cofa. No, dobrym tego przykładem. Jest podejście do wojny na Ukrainie, do rosyjskiej agresji. Prawda? Znaczy, taki brak przywództwa strategicznego myślenia w Europie jest dramatyczny. No przecież Ta wojna toczy się dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych i Polski. Tak? Oczywiście też teraz już Niemcy powoli gdzieś tam dołączyły, tak? ale gdyby Stanów Zjednoczonych nie były, to pewnie już było po wszystkim. A Unia Europejska no, organizm gospodarczy potężny wielokrotnie potężniejszy od ciągle potężny od Rosji mógłby też sobie z tym problemem rozwiązać ale nie ma zdolności politycznej do tego. Znaczy w tym sensie ta, ta wojna w Ukrainie jest kolejnym przykładem takiego słabej strategicznej zdolności do odpowiedzi tak. po stronie po stronie Unii Europejskiej i w tym sensie ona też Powiększa to, te, ten rozdziew między, między Europą i Ameryką w tym sensie, że Stany Zjednoczone znowu wzięły Europę jako y, swój strategiczny aset, jako, jako, jako swój zasób strategiczny. Y, I w ten sposób też Europę y, znowu y, traktują. To całe mówienie o y, strategicznej autonomii europejskiej, które jest y, tak bliskie francuskiemu prezydentowi, no jest takim łabędzim śpiewem, dlatego że ta wojna y, wyraźnie Pokazuje, że Europa co najwyżej może podążać ze Stanami Zjednoczonymi, tak. No i oczywiście my się możemy cieszyć, póki no te strategiczne cele, które stawia sobie Ameryka, są zgodne z naszymi interesami bezpieczeństwa, no ale z punktu widzenia właśnie Unii Europejskiej, no to jest potwierdzenie tego trendu, o którym mówiłem. Europa nie wyznacza trendów, nie definiuje zagrożeń, nie. Odnajduje celów, które chce osiągać, reaguje, jest, jest reaktywna i, i w tym sensie tra, traci strategicznie i globalnie. No ale znalazłem takie głosy: to cytuję nie, nie, nie siebie, innych, którzy powiedzą, nie no, to właśnie Unia Europejska zaczęła rozpoczęła strategiczne walk, strategiczną walkę z największym zagrożeniem cywilizacyjnym, która grozi ze zmianami klimatycznymi, tak? To, to Unia Europejska była tutaj liderem, nie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone do, dołączają czasem, potem się odłączają, więc niezależnie od tego, co o tym sądzimy, to myśl strategiczna w tym jest. No tylko, że ja się obawiam, że... że to nie o to że, że nie o to... Nie o to tutaj chodzi i że ta, te, te nowe pole działania, które rzeczywiście Unia w ostatnich kilku latach rozbudowała w imponujący sposób, w formule takiego wielkiego, gigantycznego projektu. Dla mnie to jest wręcz coś w rodzaju takiej rewolucji industrialnej, którą chce przeprowadzić Unia Europejska administracyjnymi metodami od góry do dołu. Taka odgórnie prowadzona rewolucja industrialna może się niestety w efekcie okazać dla. Unii Europejskiej ślepym załukiem i może jej gorzej zrobić niż lepiej, dlatego że tutaj też widać bardzo wyraźnie różnicę między Europą, między Unią Europejską i Stanami Zjednoczo Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o podejście do polityki klimatycznej. Wystarczy wziąć chociażby takie wystąpienie Jacka Sullivana, Sprzed Niemsk, no, to było całkiem, całkiem niedawno, jego taki statement, jego tak, tak, takie wystąpienie strategiczne, opisujące zasadnicze cele administracji Bidena, gdzie wyraźnie polityka klimatyczna traktowana jest jako koło zamachowe wewnętrznego rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych, ale także, i to jest istotne, jako, bardzo ist jako, jako kluczowy instrument geopolitycznej rozgrywki, jakie Stany Zjednoczone globalnie zamierzają prowadzić. Przede wszystkim oczywiście w domyśle, y, y, z, w konkurencji z Chinami i okolitami tych, tej, tej, tej formującej się potęgi, potęgi chińskiej. Europejskie podejście do polityki klimatycznej jest zupełnie inne. Tam nie ma w ogóle żadnego myślenia geostrategicznego czy geopolitycznego. Tam jest myślenie czysto ideologiczne. Unia Europejska widzi swoją historyczną rolę jako zbawca planety. No, ale ty, to po części jest tak, i to ale po części jest to też myślenie to jest, to jest, o, o, przed, o to jest przetransformowaniu całej gospodarki. Nie, to jest o... bardzo i to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli, jeżeli pozbawimy się pewnej racjonalności strategicznego i geopolitycznego myślenia w polityce klimatycznej, to może nas to doprowadzić do, bardzo, do jakby bardzo niedobrych rozwiązań i bardzo zaskakujących skutków. Ja powiem szczerze, ja się takiego podejścia, które dzisiaj prezentuje Unia Europejska. Do polityki klimatycznej bardzo obawiam, bo ja nie widzę tam racjonalności. Widzę bardzo dużo zapału i takiego ideologicznego ferworu walki z samym ze sobą, walki z tymi grzechami współczesnego człowieka, który wywołał efekt cieplarniany i zmiany klimatyczne. Nie widzę tam racjonalności, którą widzę, i politycznego myślenia, który widzę w polityce amerykańskiej. I sądzę, że pod względem Polityki klimatycznej, także Amerykanie są o wiele do przodu w stosunku do Europejczyków dzisiaj. Ja się zgodzę z tym, że nie ma w tym myślenia politycznego, ponieważ wszystko jest podporządkowane temu w w celom klimatycznym w sytuacji, kiedy bezpieczeństwo energetyczne, tak? sytuacji, kiedy musimy dbać o bezpieczeństwo energetyczne i, 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 twarde, i twarde bezpieczeństwo, ale nie jest to zupełnie nieracjonalne, no bo za tym stoją ogromne interesy gospodarcze. To jest ta, ta, ta nadbudowa ideowa, jednak nadbudową. Znaczy, jakby ona się pojawiła, za tym poszły jakieś tam za ruchami społecznymi, za odruchami społecznymi poszli politycy, ale poszło też za tym biznes. I w tej chwili to biznes w dużej mierze to nakręca. I biznes wie, że jakby. Ten, kto pierwszy to zrobi, ten prawdopodobnie ustawi się najlepiej na przyszłość. No i dokładnie o tym mówię, kiedy mówię, że się tego bardzo obawiam, dlatego że jeżeli polityka klimatyczna w Europie ma być um, efektem. Um, lobistycznych działań biznesu. No to możemy doprowadzić w ten sposób do bardzo niedobrych skutków politycznych. Już kilkakrotnie widzieliśmy do czego może doprowadzić biznes, który wyznacza strategiczne kierunki, nie biorąc odpowiedzialności za polityczne skutki, ani polityczne w sensie społecznym, ani polityczne w sensie polityki bezpieczeństwa czy polityki zagranicznej. I w tym sensie właśnie na tym polega różnica między Stanami Zjednoczonymi i Europą. Nie, zgadzam się, tylko mówię o tym, że to, to nie jest nieracjonalne. Za tym nie jest racjonalizm. <grystanie> tak, <grystanie> tak, tylko że racjonalność biznesu racjonalność. nie mhm. musi być dobra z punktu widzenia racjonalności celów politycznych. Skoda. Niemcy mówią o tym, dobrze, widzimy, że jest kryzys, tak? My to zgadzamy się z oceną, chcemy zmienić chcemy, żeby Europa była bardziej sprawcza, tak? Żeby była bardziej decyzyjna. Przy obecnym systemie głosowania nie da się tego zrobić, bo zawsze będzie jakiś Polak, Węgier albo e, Grek, który coś e, zawetuje, musimy wprowadzić bardzo bardziej racjonalny system głosowania. Co no brzmi racjonalnie tak? No, rzeczywiście trudno jest, e, e, trudne zżyć w sytuacji, kiedy jedne, jeden gracz może za, zablokować działania całe, e, całej grupy, całego dużego. Organizmu. Czy w tym jest jakaś y, racjonalność, i czy to jest rozwiązanie, które może usprawnić, Europę, działania Unii Europejskiej, rozwój. Znaczy z punktu widzenia politycznych interesów państwa niemieckiego to jest oczywiście racjonalne tak. i zresztą jak się popatrzy na wyliczenia, które przedstawiają niemieckie think tanki, instytucje, które się tym zajmują, są Niemcy są bardzo dobrze w liczeniu. Więc oni mają to dosyć dobrze policzone, i tam w tych wyliczeniach bardzo wyraźnie widać, prawda, że zwłaszcza po Brexicie, zwłaszcza po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ta równowaga wewnętrzna w Unii Europejskiej w procesie podejmowania decyzji. Bardzo przechyliła się na korzyść tych największych beneficjentów podwójnej większości. A tym największym beneficjentem podwójnej większości są, są właśnie Niemcy. Z punktu widzenia takich państw członkowskich jak Polska, to wygląda oczywiście tro trochę, albo nawet bardzo trochę inaczej. Oczywiście trzeba by było też powiedzieć, o czym my w ogóle mówimy, bo mówimy o o tej propozycji niemieckiej, żeby no właśnie, bo to się często przedstawia jako propozycję zlikwidowania jednomyślności, czy weta w ogóle. Ja myślę, że w ogóle taka propozycja nie jest na stole i że nikt przytomny, włącznie z Niemcami, nie będzie rezygnował, jeśli chodzi o kluczowe obszary z weta. Nie wydaje mi się, żeby tak naprawdę o tym była dzisiaj, dzi dzisiaj mowa. Chodzi tak naprawdę, jeżeli ja dobrze rozumiem tą propozycję niemiecką, o poszerzenie obszarów, w których byłoby właśnie stosowane te korzystne dla Niemiec głosowanie w trybie podwójnej, podwójnej większości. I teraz. Jakby to jest pewna taka propozycja, która jest zgodna z pewnym wcześniejszym myśleniem, że to jest właśnie ta dobra droga, która będzie nas prowadzić do bardziej efektywnej ścieżki podejmowania decyzji w rozszerzającej się Unii Europejskiej. Ale tak być nie musi, dlatego że ym, jakby groźba weta czy jednomyślność jest bardzo istotnym elementem zmuszającym państwa do. Do porozumienia się. W, wcale nie, nie, nie jest tak zawsze, że ym, decyzje większościowe są, można powiedzieć, łatwiejsze czy bardziej skuteczne. Polityka migracyjna jest doskonałym tego przy, przykładem. Po raz pierwszy próbowano ją przepchnąć właśnie tą metodą większościową w 2015 roku i to zablokowało sprawę na kilka lat. Dzisiaj znowu robi się, można powiedzieć, ten sam błąd, co wtedy. I moim zdaniem to też będzie wywołało bardzo dalekie reperkusje. To jest pewien mit, że głosowanie większościowe jest zawsze bardziej skuteczne i, i, i łatwiejsze. Nie. Głosowanie znaczy, większościowe. Łatwiej jest, je, łatwiej jest je wygrać, tylko niekoniecznie przynosi to no, do dobrych że politycznie skutków. przynosi często bardzo wysokie tak. ceny, ceny tak, i, generuje, i generuje więcej konfliktów niż, 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 niż rozwiązań. Bo są zawsze przegrani i wygrani. No i teraz przy, po tej stronie. I po tej stronie przegranych, jak popatrzymy wygrani. sobie na te niemieckie wyliczenia, no to bardzo, bardzo bardzo wyraźnie widać, kto jest po stronie tych przegranych, tych 20, bo generalnie jest tak, że w, jeżeli weźmiemy sobie wszystkie głosowania większościowe w Unii Europejskiej, to z grubsza, oczywiście upraszczając sprawę, można powiedzieć, że 80% i tak odbywa się przy konsensusie, czy inaczej mówiąc, do głosowania nie dochodzi. Tylko przed tym głosowaniem jednak w procesie ucierania różnych stanowisk państwa dochodzą do, 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 do porozumienia, tylko w 20% tak naprawdę mamy do czynienia z głosowaniem, czyli z sytuacją, w której jedne państwa przygłosowują inne, i, i, i inne państwa. No i teraz, jeżeli sobie spojrzymy na te 20%, no to widać bardzo wyraźnie, kto w ostatnich, zwłaszcza latach jest tym głównym przegranym, i tym przegranym głównym są państwa naszego regionu, a głównie Węgry i Polska. No i teraz jest pytanie, czy to jest właśnie ten efektywny sposób rozwiązywania problemów w Unii Europejskiej na przyszłość, którą chcieliby zastosować nasi zachodni sąsiedzi? Czy ona jest fair? Czy możemy się zgodzić na sytuację taką, w której pewna część bardzo kluczowych i bardzo wrażliwych kwestii będzie rozwiązywana z pominięciem interesów, czy wbrew określonym państwom członkowskim, zwłaszcza jeżeli to jest bardzo często, to są te same Państwa członkowskie, tak? Jaki efekt polityczny osiągniemy w ten sposób? Moim zdaniem to jest bardzo ryzykowny i bardzo zły pomysł. No dobrze, ja się z tym zgadzam, tak naprawdę, ale pytanie jest takie, dobrze, jak, jak z tego możemy wybrnąć? Tak? Znaczy, jak, co, co dzisiaj możemy, czy jedynym naszym wyjściem jest po prostu blokować to, czy zaproponować jakieś rozwiązania pośrednie, jakich argumentów realnych. Twardych politycznych możemy użyć wobec naszych partnerów, jeśli chcemy doprowadzić do tego, żeby Ukraina pewnego dnia została członkiem Unii. No bo na razie narracja jest taka, że także Francuzi, Niemcy mówią: dobrze, zgodzimy się na wejście na wejście. Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to jest ważne, potrzebne i tak dalej, no ale nie może ta Unia musi być sprawnym organizmem, która musi sobie dać z tym radę. To brzmi tak, na pierwszy rzut ucha oka całkiem rozsądnie. No, mówią, jasno, zgodzimy się na to, ale wy musicie się zgodzić na zmianę sposobu głosowania. Znaczy wygląda rzeczywiście na to, że przynajmniej polityka niemiecka bierze dzisiaj Ukrainę jako zakładnika tej sprawy. I oczywiście no, my możemy się na to oburzać. Możemy uważać, że to jest takie jakieś nieczyste, nieładne zagranie. Moim zdaniem, jednak, oczywiście. Będąc, odgrywając tą rolę, powiedzmy, adwokata Ukrainy w Unii Europejskiej, myślę, że z tej roli nie powinniśmy rezygnować. Też powinniśmy myśleć o własnych, o własnych interesach i pamiętać oczywiście o tym, że. No, jakby powinniśmy sobie w ogóle wyobrazić taką sytuację rozszerzonej Unii Europejskiej Ukrainę, w której siadamy wszyscy do stołu i podejmujemy decyzje w trybie głosowań większościowych zgodnie z zasadą podwójnej większości. Wyobraźmy sobie taką mm -hmm. sytuację. Moim zdaniem, bo jakby no, mamy różnych ekspertów, specjalistów, nie wiem, też mamy swoich speców odliczenia głosów, i tak naprawdę wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby oni usiedli i zaczęli sobie liczyć case by case, sektor po sektorze. Jak, jakby hipotetycznie wyglądały takie głosowania, gdzie mamy podwójną większość i mamy przy stole także Ukrainę, jako państwa członkowskiego. Gdzie bylibyśmy byśmy... razem, gdzie bylibyśmy no właśnie, oddzielnie, może... gdzie Ukraina byłaby z nami, a gdzie Ukraina byłaby przeciwko nam. Tak. Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim jakby hmm. powinniśmy jakby spojrzeć na to bardziej tak hmm. no, re -re -re realistycznie. Nie ryzyk jak powiedziałem na wstępie, w ogóle z naszej roli adwokata Ukrainy w Unii, w, w Unii Europejskiej. Ale przyjmujemy takie założenie, że popieramy Ukrainę nie tylko dlatego, że to jest szlachetne i dobre, tylko dlatego, że to jest w naszym realnym, twardym interesie. Tak, ale jak Ukraina właśnie... we współ... w jednym wspólnym rynku z nami jest. Tak, oczywiście, to, to będzie przynosić nam korzyści, chociażby ze względu na nasze, geograficzne, na nasze geograficzne położenie, ale to też będzie tworzyć problemy także i dla nas wewnątrz Unii Europejskiej i dobrze, żebyśmy jakby rozumieli, co to są za problemy, które nas mhm. czekają, kiedy dyskutujemy o takiej kwestii, czy właśnie jak powinniśmy teraz rozmawiać na przykład z Niemcami na temat ich propozycji dotyczącej, dotyczącej Rozszerzenia głosowań, głosowań większościowych. Jak powiedziałem, moim zdaniem. Na, 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 na stole nie leży w ogóle kwestia odejścia w ogóle od WETA z Unii, z Unii Europejskiej. Natomiast jak rozumiem, strona niemiecka ma pewne wyobrażenia co do tego, jak ten mechanizm powinien zostać rozszerzony. I my powinniśmy stronie niemieckiej przedstawić także, moim zdaniem, nasze wyobrażenia, jak ten mechanizm może być rozszerzony w zgodzie z naszymi. Z naszymi i, I interesami. Myślę, że powinniśmy wejść w tryb negocjacji. Ja, ja rozumiem, że oczywiście z pewnych powodów, jakby, że istnieją pewne powody, dla których jakby przyjmujemy taką strategię, no, że jakby to jest kwestia niedyskutowalna dla nas, tak? że w ogóle nie będziemy dyskutować. Jak, jakby Po to, żeby jak najmniej stracić się. Jako, na taktyk, jako taktykę, to. to, to to, to rozumiem, ale to może funkcjonować tylko i wyłącznie do pewnego stopnia, dlatego że druga strona, zwłaszcza niemiecka, jakby też ma już pewne doświadczenia z negocjowaniem z nami i widać wyraźnie, jaką metodę od jakiegoś już czasu wobec nas stosuje jakby spychania do narożnika, jakby obcinania po plasterku, tak? Jakby budowania, tak to się ładnie nazywa, tam nie wiem, klub czy stowarzyszenie przyjaciół, yy, gdzie się urabia inne państwa członkowskie, coś im dając, przekupując i, i na końcu te, 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 tego procesu nagle okazuje się, że Polska jest jedynym oponentem, który pozostał w rogu. No i rzeczywiście wtedy no to jest taka kiepska sytuacja negocjacyjna, tak? Więc wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaką taktykę dzisiaj stosujemy, powinniśmy raczej wejść takiej w sytuacji rozmowy. uniknąć i wejść w rozmowę w tym sensie, że powinniśmy My też ba, bardzo wyraźnie artykułować nasze oczekiwania wobec mm -hmm. tego systemu. A też tu mamy dosyć bogate jakby yy, 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 do, doświadczenia. Ma, ma, mamy do czego się odwoływać, bo przecież nie pierwszy raz ze stroną niemiecką yy, byśmy rozmawiali, czy rozmawiamy o systemie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. To jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, jak możemy, czy możemy. Yy. I co mu się stać, żeby, tak, żeby to było rzeczywistością? Czy może mieć większy wpływ na, na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, nie tylko w tym, ale w wielu innych sprawach? No bo jeśli chodzi o realny wpływ na decyzje, to mamy mniej więcej podobny od momentu, kiedy weszliśmy do Unii. W międzyczasie jednak nasza waga wzrosła bardzo, bardzo mocno. Nasza gospodarkę dużo więcej waży. Jesteśmy. Nie wiem, nie pamiętam, przepraszam, jakim byliśmy, którym byliśmy partnerem handlowym, Niemiec w 2004, 2005, 2006 roku, ale dzisiaj jesteśmy w Europie drugim, trzecim, nawet no Holandia jeszcze przed nami, tak, ale to z powodu portów. Więc jesteśmy kluczowym partnerem gospodarczym, a Grupa Wyszehradzka w ogóle, pierwszym, Jeżeli złączyć, połączyć nasze gospodarki. To samo dotyczy wszystkich innych państw, znaczy nasza waga po prostu wzrosła. Wzro wzrosła nasza waga, waga w sprawach bezpieczeństwa, które oczywiście no, Unia nie jest o bezpieczeństwie, ale to odgrywa bardzo dużą, bardzo dużą rolę. Przez wojnę. Mm, z Jesteśmy dużo bardziej teoretycznie, dużo bardziej liczącym się graczem. Jak się okazało, moim zdaniem, pierwszy raz po 24 lutego zaczęliśmy 24 lutego ubiegłego roku, zaczęliśmy prowadzić proaktywną politykę zagraniczną. Znaczy taką, w której myśmy byli w stanie proponować, prowokować, yy, prowadzić jakieś rozgrywki, co więcej, być skutecznymi w tym. Nie? Z pełnym szacunkiem na to o, patrzę, ale to jest tak naprawdę pierwszy, moim zdaniem, taki poważny przypadek w historii. Co zrobić, żebyśmy mogli e, to wszystko. Dzięki temu rzeczywiście wejść o piętro czy pół piętra wyżej, bo wydaje się, że jakby, biorąc to wszystko pod uwagę, to powinno być. Znaczy, bez wątpienia są takie dwa obszary, gdzie Polska bardzo w ramach Unii Europejskiej urosła. Pierwszy obszar to jest gospodarka i siła polskiej gospodarki. Chociaż oczywiście jakby te strukturalne problemy, które znamy. Z tego okresu transformacji one nie zniknęły. To, jakby to nie jest tak, że tutaj jakoś naprawdę już twardo stoimy na własnych nogach hmm. i możemy. Ale Są <laughs> dużo Ale Absolutnie to jest prawda. Ten gospodarczy potencjał po stronie polskiej w tej chwili jest, jest jest znaczny i trzeba się z nim w związku z, tym, w związku z tym liczyć. Drugi obszar to jest polityka bezpieczeństwa. I to jest to zresztą. Co się dzieje, czyli bu budowanie rzeczywiście realnych zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie wojskowości, które mogą sprawić, że Polska stanie się faktycznie takim no, najważniejszym, jednym z najważniejszych europejskich, europejskich aktorów. I z tym też będzie trzeba się liczyć. Natomiast, no, jakby, jak to potem przekuć na skuteczność w codziennej polityce w, w Unii Europejskiej, no, moim zdaniem to jest pewne zadanie, które trzeba by sobie było postawić, bo szkoda byłoby tego potencjału chociażby w tych dwu, dwóch dziedzinach zma, z, zmarnować. Jak to? to... Powiedzmy sobie, że to są dwie kluczowe dziedziny. Nie ma innych tak ważnych Tak, oczywiście. Tak, ja bym ja jeszcze do tego chętnie dodał, w, znaczy chętnie bym widział tam również kulturę. Chciałbym, żeby polska kultura była taką dziedziną, w której, w której również byśmy wytworzyli istotny w Europie potencjał. Może to się kiedyś jakiemuś pokoleniu uda. Ale, teraz, jak Ale to, mając jak te dwie to, rzeczy ja, mocne... Tak, to już, teraz... jest, to już jest nad czym budować. Jest, jest bardzo solidne. Poważny, poważny fundament. I teraz, jak tego, tego nie, nie, nie roztwonić? Wydaje mi się, że po pierwsze, bardzo istotnym elementem byłoby odbudowanie w, po, w Polsce instytucjonalnej koordynacji polskiej polityki europejskiej. To zostało. Zniszczone, to zostało rozebrane, i Polska z tego punktu widzenia nie posiada skoordynowanych instrumentów prowadzenia polityki europejskiej, także w rozumieniu skoordynowanej i ciągłej, czyli takiej, która zachowuje instytucjonalną ciągłość tej polityki i też pewną no, głębię takiego strategicznego, strategicznego myślenia. Po drugie, to jest Nasza absolutna słabość to jest dosyć smutne po 20 latach członkostwa w zakresie poruszania się w obszarze prawa europejskiego. Jak widać bardzo wyraźnie, to te spory w ostatnich latach pokazały bardzo wyraźnie, że prawo europejskie jest takim jednym z głównych pól, na których toczy się, to, toczą się konflikty. I to jest taki jeden z głównych pól, gdzie też są konstruowane rozwiązania korzystne, Bądź niekorzystne tych, tych konfliktów. Jak ja bym sobie czegoś życzył, to życzyłbym sobie coś takiego, aby państwo polskie, to nie jest niewyobrażalne ani to też nie kosztowałoby jakoś bardzo dużo, zbudował coś w rodzaju takiego niedużego, elitarnego uniwersytetu, który by szkolił. Polskich ekspertów w zakresie prawników w zakresie prawa europejskiego, który później byliby w stanie skutecznie reprezentować polskie państwo i, 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 i interesy tego państwa w instytucjach europejskich, a przede wszystkim w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Tutaj jesteśmy absolutnie jakby po 20 latach, w, jakby nie do niedoczasie nie, nie posiadamy tych zdolności i przegrywamy w związku z tym bardzo na tym polu. A, 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 mogłoby być zupełnie, a, a mogłoby być zupełnie inaczej. A więc, zdolność poruszania się w obszarze prawa europejskiego, odbudowa instytucjonalnej, skoordynowanej i ciągłej polityki europejskiej, państwa polskiego, to są chociażby takie dwie. Pierwsze rzeczy, które można by było zrobić. Oczywiście by to wymagało też pewnej zgody politycznej co do tego, że to się przyda każdemu, że to jakby jest, to nie jest tak, że to jest coś, co jest robione przez jedną stronę sporu politycznego przeciwko drugiej stronie politycznego sporu. I tutaj dochodzimy być może do trzeciej najtrudniejszej kwestii, mianowicie. Tego, no, na ile my jesteśmy w stanie zbudować takie soft power Polski w Unii Europejskiej jako solidnego, solidnego partnera, tak? który nie biega od ściany do ściany. No i to jest to niby dzisiaj brzmi. To, to jest trudne. Bardzo trudne, bo wydaje się, no jak, jak kiedy się słucha chociażby głosów polskich na temat y, ostatnich ostatni głosów debaty dotyczącej polityki imigracyjnej, to my tak od ściany do ściany to tak kilka razy zrobiliśmy. Nie ma wrażenia, że teraz jakoś się tak wszystko <grym> zaczyna centrować. Dzisiaj w, 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 w ostatnich nie wiadomo, dwóch, trzech dniach się to prze, przez moment sy się centrujemy. Sytuacyjne. Ale, ale to jest ale, bardzo... Tak, ale nie, bo co chcę powiedzieć? Chcę hmm. powiedzieć, to, że to wcale nie jest niemożliwe, bo jak, jeśli spojrzymy na Polskę w Pakcie północnoatlantyckim, to tam mam zupełnie inny wizerunek. Tam jesteśmy... Przewidywalnym, tutaj dywalnym, poważnym. Tak, graczem. rzeczywiście. Nie to, lat, co tak, że od ostatnie, dzisiaj, tylko. To. to prawda, że ostatnie no, dwa lata szczególnie tutaj jakby poprawiły nasz, nasz wizerunek, ale zobacz jak jeszcze wiele mamy do zrobienia nawet tutaj bo to pokazuje świetnie dyskusja która się pojawiła całkiem niedawno dotycząca tego kto powinien być następnym przewodniczącym paktu północno se, sekretarzem ale... generalnym i pojawiła się nagle kandydatura, taka bardzo popierana przez Stany Zjednoczone. I ona z polskiego punktu widzenia, ta kandydatura, mam tutaj na myśli obecną przewodniczącą Komisji Europejskiej, może się wydawać no, wręcz nieprawdopodobna. Tak? Ale ona jest moim zdaniem efektem... Mówimy o Soli von der Leyen. Tak, mówimy o niej, ale o moim zdaniem ona jest efektem... Znaczy, bo ona jest nieprawdopodobna z wielu powodów. No, mówimy o, o polityku z kraju, który nigdy, nie wiem, czy kiedykolwiek rzeczywiście yy, yy, realizował zobowiązania w zakresie, nie wiem, 2% PKB na, 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 na zbrojenia w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Yy, ja już pominę jakby... Kwestie jakby jej yy, 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 bycia ministrem o, o, obrony w, w, w Niemczech, zanim została przewodniczącą komisji. Tam się ciągną różnego rodzaju sprawy i pomijam też kwestię no, jakby stanu niemieckiej armii po tych latach, kiedy ten sektor, ten obszar był przez nią kierowany. Więc jakby z wielu powodów... Ale potem była jeszcze lepsza pani minister. Po, potem była jeszcze lepsza <laughs> pani minister, to prawda. Jakby, ja już pomijam jakby, ten, te, jakby tą kwestię, że to jest zadziwiająca propozycja, prawda, ale ona... Naprawdę jest, jak można wnioskować, bardzo silnie popierana przez obecną amerykańską administrację. I teraz to jest bardzo pouczające, bo to pokazuje, jak nasi zachodni sąsiedzi potrafią doskonale w relacjach z Amerykanami, cały czas, pomimo tych wszystkich błędów, które zrobili, wpadek straszliwy handlować. Tak, Przypomnij sobie, jak jeszcze nie, nie cały rok temu, jak dochodziły bez przerwy z Waszyngtonu takie głosy, że są wściekli na Niemców w kwestii właśnie nie, nie, bezpieczeństwa. Nie, no, by byli wściekli, prostu, ale okazuje ale... się, że Niemcy w dalszym ciągu potrafią doskonale w relacjach z Stanami Zjednoczonymi handlować y, y, dla Amerykanów towarem bardzo cennym, jeżeli chodzi o Europę, czyli takim pozorem solidności i stabilności. I, i na końcu, pomimo tych wszystkich wpadek i tych wszystkich błędów niemieckiej polityki, Okazuje się, że jak trzeba podjąć jakąś strategiczną decyzję, to cały czas Niemcy są to, tą solidną podporą amerykańskich strategicznych interesów w Europie, bo obiecają im, że coś zrobią w sprawie Chin, na przykład. A Polska jest, mimo wszystko, mimo tych zmian rzeczywiście pozytywnych, które zaszły w ostatnim okresie, no jednak cały czas takim. Takim partnerem ro rozkwianym, niepewnym, prawda? I, I wydaje mi się, że tutaj jednak powinniśmy się od naszych zachodnich sąsiadów yy, tych zdolności soft power, tak budowania takiego nawet pozoru solidności w relacjach strategicznych budować. To prawda, to prawda, bo nawet w kwestii, no, kiedy mówimy o, o, o NATO, bezpieczeństwie i o tym, że no, nasza rola tu wzrosła bardzo, a prawdopodobnie jeszcze wzrośnie. Czy jesteśmy strategicznie bardzo atrakcyjnym partnerem, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych, które chcą mieć tu spokój, które chcą tu nie wydawać pieniędzy, które chcą tu nie trzymać e, wojsk. Tak? To jest takie państwo, które mówi: a my będziemy wydawać cztery procent PKB. Do tego kupujemy u was wszystko, co możliwe w ilościach jakichś e, ogromnych, prawdopodobnie za dość wysokie ceny. No właśnie ceny. i, i za to jesteśmy... nie możemy, e, i nawet nie można za to uzyskać to, żeby ktoś z naszego regionu, tak, a ja nawet nie, nie, to nawet, nie nawet polskie, mogą tak? być to, mo, nie, nie muszą być to państwa bałtyckie, mogą być to państwa skandynawskie, żeby ktoś stamtąd właśnie, stamtąd, z wrażliwością tego regionu w zakresie tak. bezpieczeństwa, został sekretarzem no, generalnym. Został, jeszcze raz poprzednik. No, ale właśnie Zostanie. nie wiadomo, czy nie po to, żeby to miejsce później zwolnić dla być, tak. tej kandydatki, tak. o której mówili. No i co więcej, kiedy się mówi o, o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, no to mówi się o tym, że no, jest to dyskutowane w gronie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja. I ja rozumiem, że my nie jesteśmy jeszcze tak wielkimi krajami, no ale akurat w kwestii Ukrainy jesteśmy kluczowi, tak? No jeżeli byśmy, jeżeli, jeżeli mówimy o, 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 o systemie gwarancji bezpieczeństwa dla, y, dla, dla Ukrainy, no to rzeczywiście Polski się tutaj y, nie da w żaden sposób po, pominąć. No, A pytanie, czy się nie pominie jakiś nie, 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 da się pominąć, dlatego że jakby nie da się tego zrobić bez, be, be, bez nas, tak, chociażby jest powodowo, pyta Pytanie jest tylko takie, jaką my rolę tam w tym systemie będziemy odgrywać no. i szczególnie w procesie podejmowania decyzji w tej sprawie. No właśnie, pytanie jest takie, czy my jesteśmy w tej Grupie wśród tych kilku, e, którzy dzisiaj e, e, myślą o tym, jak to jest robić. Czy jest tak, że no nam jak zostanie widać, to zakomunikowane jak widać i ta rola zostanie. To widzisz zami... właśnie jakby strategicznie, gdyby Unia Europejska posiadała strategiczną elastyczność, gdyby Niemcy troszeczkę bardziej myśleli europejsko, a nie tylko i wyłącznie pod kątem swoich y, y, narodowych, egoistycznych interesów, to oni by sami zaproponowali Amerykanom. Mhm. Oni by sam, on, ta, tak naprawdę, jakby gdybyśmy mieli mówić o jakimś zasadniczym przewrocie, zmianie w myśleniu europejskim w kwestiach bezpieczeństwa w wyniku tej wojny, to byłaby taka sytuacja, w której to niemiecki kanclerz powiedziałby razem z prezydentem francuskim, prezydentowi Stanów Zjednoczonych: No, no nie, słuchaj, jeżeli my mamy rozmawiać o systemie bezpieczeństwa, gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, no to jednak nie możemy, to, nie, no musimy tutaj zaprosić polskiego prezydenta. No nie możemy tego robić w taki sposób więcej. I to, I to rzeczywiście by pokazywało, że Unia Europejska odzyskuje strategiczną elastyczność w myśleniu. A człowiek dzisiaj w Berlinie pewnie, gdybyśmy prywatnie porozmawiali z jakimś niemieckim decydentem tam z, najwyższych, z najwyższych półek, to powiedzielibyśmy: bardzo chętnie, tylko poczekajmy do, do, do listopada, bo musimy być takim bardziej proeuropejskim. No, tak, oczywiście. Znaczy, że oni sobie z, w, w, dokonają tego wyboru no, w to... Polsce i wtedy. Z, 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 zobaczymy. Wtedy, będzie... ale wtedy też zaproszą do tego tak naprawdę, żeby siadał przy tym stole i był przy zdjęciach, zobaczymy, ale decyzje będą wcześniej podejmowane. Jesienią będzie. No dobrze, to z punktu widzenia strategicznego, jak już sobie rozmawiamy o naszej roli, o roli Polski. Tak? No. Z Niemcami nigdy nie będzie, to, to nie będzie. Nie, trudno mi uwierzyć w to, żeby kiedyś powstał taki duet, y, jak jest niemiecko-francuski, żeby był polsko-niemiecki. Tak? To, to będzie trudne. To będzie zawsze taka szorstka, y, miejmy nadzieję, ciągle przyjaźń i, i współpraca, no, ale, taka, ale taka szorstka. Czy, dzisiaj, czy to nie jest czas, kiedy powinniśmy y, poważnie pomyśleć o, o takim strategicznym zbliżeniu się do państw y, północy? Do państw skandynawskich, z którym mamy tą samą percepcję zagrożeń. Mamy tę samą percepcję zagrożeń nie tylko takich militarnych, ale również energetycznych. I w wielu innych sprawach, mimo że kulturowo jesteśmy zupełnie inni, to jest nam bliżej, też my dla nich stajemy się atrakcyjni. Ja to słyszę, słyszę już kilkakrotnie od o polityków czy ekspertów z państw skandynawskich, że. No ta Polska zaczyna być dla nich ważna i, i, i naprawdę istotna. Tak? I że się, się z nią zaczynają poważnie liczyć i są zainteresowani. Teraz niedawno przyjechała grupa polityków państw nordyckich z takim bo Czasem w takim spotkaniu, byli bardzo zainteresowani tym, co my myślimy o przeszłości. Tak jak my chcemy wiedzieć, bo oni, to chętnie by w nas do, gdzieś włączyli się w jakieś coś wspólnego. Oni mówili bardzo ciekawie, mówili, my myślimy, państwa nordyckie, czy wszystkie pięć państw nordyckich, państwa bałtyckie i Polska i Niemcy. Jakby to jest nasz, to jest nasz świat, jeden z uczestników tak e, e, powiedział. To bardzo ciekawe. A mi się też też że to jest potencjalnie bardzo ciekawy dla nas kierunek aktywności. Znaczy na pewno inwazja rosyjska na, Ukrainie, na Ukrainę spowodowała, że w, w relacjach z, pa, z państwami skandynawskimi odpadł jeden taki bardzo negatywny czynnik w, w relacjach z, z Polską, czyli to postrzeganie Polski przez pryzmat nieodpowiedzialnej rusofobii. To, to też, to, to szczególnie w Finlandii, ale też w Szwecji, też po części w, w państwach bałtyckich to było obecne. że My byliśmy traktowani wcześniej jako państwo, które no nie jest zdolne do prowadzenia takiej realistycznej, spokojnej polityki bezpieczeństwa ze względu na nasze uprzedzenia wobec, wobec Rosji. To było oczywiście też przez Rosję, myślę, całkiem umiejętnie podsycane. To, 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 to odpadło, ale i Zgadzając się co do tego, że oczywiście tam trzeba szukać partnerów i że dobrze byłoby rozbudowywać taki format północny, regionalny z punktu widzenia polskiej polityki, że jest na czym budować na tej wspólnocie, o której mówiłeś, wrażliwości w kwestiach bezpieczeństwa z całą pewnością, to trzeba pamiętać jednak, że oprócz tamtej domniemanej naszej rusofobii istnieją także i w dalszym ciągu inne bariery w postrzeganiu nas przez tamtych północnych partnerów. To są bariery, powiedziałeś, naszej z kolei germanofobii, ponieważ jesteśmy postrzegani jako państwo, które no ma poważny problem z Niemcami i które buduje sobie różnego rodzaju formaty regionalne przeciwko Niemcom. No i tutaj trzeba by było w jakiś sposób tę bombę rozbroić, bo z punktu widzenia partnerów północnych to jest, to jest bardzo istotne. Tak, bo jeżeli nie, oni sobie biją do głowy, klasyk. że my to im proponujemy po to, żeby, yy, yy, nie wiem, zaszkodzić, czy, 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 czy żeby, nie wiem, yy, równoważyć niemiecką hegemonię w Europie i tak dalej, i tak dalej, to, to oni w, w tym kierunku sam pewnością nie pójdą. To no i druga kwestia to jest bariera kulturowa. Tego tak, postrzeganie Polski jako państwa, właśnie takiego, czy społeczeństwa i polityki, też no, w nieprogresywnej, konserwatywnej, tradycjonalistycznej. No i tutaj to by wymagało znowu rozbrojenia tej bomby poprzez taką asertywną politykę mhm. kulturalną i dyplomatyczną, która by pokazywała, że to jest st stereotyp. Tak, zwłaszcza, że. Mm... Zmienia się też podejście, znaczy, nie, nie powiem, jakaś tam rewolucja kulturowa zachodzi w Skandynawii, ale, ale w Szwecji wygrały partie bardziej konserwatywne. Ich sposób postrzegania problemu np. imigrantów się zmienił, i to nie znaczy, że się tam jakoś bardzo kulturowo zbliżymy, ale takie zrozumienie, Chociażby uważam, że byłby bardzo ciekawy dialog dzisiaj. No są Naprawdę, byśmy dzisiaj tak, porozmawiali, nie. bardzo chętnie bym wziął udział w takim okrągłym stole czy debacie, jakieś konferencji, w której weźmy, wzięliby udział Szwedzi i my, i podzielić się swoimi doświadczeniami e, dobrymi i złymi, w otwarty sposób. Nie po to, żeby pokazywać, kto ma tam e, rację, kto, kto jest silniejszy, ale podzielić się doświadczeniami imigracyjnymi, które my dzisiaj już mamy. Bardzo ciekawe, zupełnie inne. Oczywiście, bo one są inne, bo byliśmy w innej sytuacji, to jest inna imigracja, tak? ale jednak jest. E, e, mamy tych ludzi, oni też mają tych ludzi. I moim zdaniem, jakby taka teraz rozmowa o tym, dobra, to co zobaczycie, co nas może czekać, tak? Z waszym biorąc pod uwagę Wasze i nasze doświadczenia, może być bardzo, to jest bardzo ciekawa platforma do rozmowy. Może Rozbudowywanie być. w takich regionalnych formatów na pewno służy polskiej polityce. Tutaj. Tak jak powiedziałem, jest tylko jeden problem, jak do tych formatów pasować klocek niemiecki, bo on jest pewnym problemem. Tak. A pytanie, czy to jest kwestia jeszcze pięciu pięciu lat, siedmiu lat, mentalnie po obu stronach, żeby. No po prostu, że pewne Mówiłaś, następne, dla, dla, dla niemieckich elit, dla większości niemieckich elit, jest to być może kwestia dwóch i pół miesiąca. Nie wiem, <śmówi> <śmówi> i wszystko <już> będzie dobrze. <śmówi> tak, ale może być, jak nie pójść po ich po tej linii, po której by chcieli. To na koniec jeszcze się zapytam o, o południe nasze, takie najbliższe południe, czyli grupę wyszehradzką, która ma jedną zaletę że istnieje od... Y, jednak to pokazuje, jak, wa, jak ważna jest instytucjonalizacja, prawda? Znaczy z, I ciągłość. Y, ciągłość, to istnieje, niezależnie od tego, rządzi rządzili tacy, y, czy inni. Y, rządy się zmieniały, sympatie się zmieniały, byli prawicowcy, lewicowi w każdym pokolei z państwa, a Grupa Wyszehradzka przetrwała do teraz. Tak? bo teraz rzeczywiście chyba jest, no, działa, no, bo trudno jest ją zamknąć z dnia na dzień, ale jest dosyć mocno realnie przymrożona. I co, co, co z tym robić? Twój Twoim zdaniem to w ogóle ten, ten format ma przyszłość. Czy trzeba po prostu powoli myśleć o jego zmianie. Nie, nie, znaczy, ja uważam, że właśnie jakby, hi historia tego formatu regionalnego pokazuje, że y, ciągłość ma swoją siłę w polityce międzynarodowej, mhm. szczególnie w polityce y, europejskiej. Więc, y, jak ja słyszę takie podpowiedzi, szczególnie właśnie płynące od naszych zachodnich sąsiada, po co wam to? Tak naprawdę jest bez sensu. Zróbcie coś innego. To y, ja rozumiem, że oczywiście, no, jakby y, 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 chodzi o cho 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 o to, żebyśmy zamknęli ten format, bo to byłoby z punktu widzenia niemieckiej polityki o wiele łatwiejsze. Tylko, że no, jakby powinniśmy patrzeć na nasze, na nasze interesy. Ten format powinien zostać zachowany jak najbardziej. On może być nie wiem, spowalniany, przymrażany, bo. Przecież on nie jest niejednolity, tam mamy bardzo różne interesy. Raz było nam gorzej z Czechami, że przypomnę różne historie, które przechodziliśmy z byłym premierem Babiszem. Teraz mamy problem z Orbanem ze względu na politykę wschodnią, jego stosunek do Rosji i Za chwilę możemy mieć ze Słowakami. Ukrainy. Być może za chwilę będziemy mieli problem ze Słowakami. No ale jakby, no, no, traktujmy takie formaty trochę też użytkowo pod kątem naszych własnych interesów. Dlaczego mamy się pozbawiać czegoś, co może kiedyś zapracować na naszą korzyść, co zresztą cały czas pracuje jakoś tam na, na, na naszą korzyść, chociażby w relacjach właśnie unijnych. I starajmy się też rozszerzać te formaty, tak? Jak mm -hmm. możemy budować ich odnogi w różne strony i w ten sposób wzmacniać. Ja uważam, że jak najbardziej powinniśmy iść i na północ, i, i, i na południe. To tylko nam pomaga. Bardzo dziękuję. E, profesor Marek Cichocki, kolegium e, Civitas. Mówiliśmy o o stanie Europy, i o przyszłości Europy, i o naszej miejscu w Europie. Napiszcie koniecznie Państwo, co o tym sądzicie. Na pewno o tym w Układzie Otwartym będę jeszcze wiele razy rozmawiał. Ciekaw jestem Waszych komentarzy. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa, zasubskrybujcie kanał, to pomaga w jego pozycjonowaniu. Jeśli uważacie, że warto, wspierajcie na patronite.pl. I tak jak obiecałem, chcę podziękować szczególnie następującym osobom. Pan Maciej Operacz. Dariusz Żola, Andrzej Choppe, Jakub Korczyc, Łukasz Szymak. Serdecznie wam dziękuję i wszystkim patronom. Jeszcze wam wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Bardzo dziękuję. Nagraj to w blisko.